Nie wiem, coś na prawie. Może da się coś zrobić. Nie wiem, coś na prawie. Zapał nie wysty. Może da się coś zrobić. Często tydzień w Czechy. Może da się coś zrobić. Nie wiem, coś na wygrywać czołem ludziska z tej strony Sawek witam was na moim kanale w dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić bardzo fajne urządzenie To się bawi w ogniwa ten film może mu się przyda spodoba a mianowicie mamy dwa ogniwa pierwsze co możemy zrobić zmierzyć jego napięcie 3,53V 3,50V Oczywiście znamy jego tylko napięcie. Tym miernikiem nie da rady sprawdzić pojemności ogniw. Wiemy, że tema 350, tema 353. No i co? No i gdy nie, nie wiemy ich pojemności, możemy jedynie przeczytać, że tema 1300 mAh, ale one są wyciągnięte z baterii laptopu, także ich pojemność na pewno spadła. Jest jedno urządzenie, które może. W dzisiejszych czasach nie jest to wcale drogie urządzenie, które może nam zbadać pojemność ogniw. Jak widzicie, ja sobie już tutaj porobiłem, popisałem, ile mają ogniwa. I zobaczcie, mimo że napięcie jest takie same. Te, te ogniwo ma 1058 mAh, a oryginalnie miało 1300. Te ogniwo ma tylko 400 mAh. Ale tu jest fajne zaskoczenie 1300 godzin, a ma 1058, czyli o 300 mniej. A wygląda tak to urządzonko. Kupiłem je. Teraz widzicie właśnie, teraz widzicie właśnie ofertę tego urządzenia na Allegro, który kupiłem. I ona się trochę jak widzicie na zdjęciach różni. Dosta Kupiłem to, co widzicie na zdjęciach, a dostałem takie coś. No. Po prostu koszyk jeden jest z przodu i, no, i inne funkcje ma też. Ok, przyjrzyjmy się temu urządzeniu. Mamy tutaj power baterii, w ten koszyk można włożyć ogniwo i zasilić. Zasilić tą płytkę i będzie działało po prostu z ogniwa, albo można podłączyć tutaj USB. Typu C i włączyć y, urządzenie przez ładowarkę. Tutaj mamy test baterii, czyli tu mamy minus, tu mamy plus. Bierzemy sobie bateryjkę, włożymy. Trzeba teraz podłączyć zasilanie. Podłączamy zasilanie. Robimy start. Mamy piękny, ładny, kolorowy wyświetlacz. Patrzcie, nasze ogniwo ma 3,37V. Tym guzikiem ustawiamy, jaką funkcję chcemy. Teraz na przykład jest na auto. Przełączając halk, to znaczy ładowanie ogniwa. Tu mamy rozładowanie ogniwa. No i auto. Weźmiemy na przykład ładowanie ogniwa. Yy, środkowym zatwierdzimy. Zobaczcie, ogniwo się ładuje. Już jest 3.51 V. 0.99 1 amperem ładuje się, a tym guziczkiem na końcu możemy zmieniać. To na przykład teraz nie mogę, gdy się ładuje, ale poczekajcie, zatrzymam. Wyziemy na rozładowywanie. Teraz ogniwo jest rozładowane 0.81 A i tym guzikiem możemy zmienić na 0.5 A. O widzicie, patrzcie 0.40 A. Na dole są waty napisane, a u góry skakują pro godzin, No ale tak to się nie robi, gdy ogniwo jest rozładowane, prawie. Zatrzymamy. Jak to działa? No, działa to tak, że najpierw trzeba naładować ogniwo do pełna, czyli musi mieć ogniwo 4,20V. Wtedy można je rozładować do pojemności. Zazwyczaj to jest 2,7V. Taka jest naj, najniższe napięcie do rozładowania ogniw. No i wtedy ona samo się ładuje. Ja robię takie coś. Patrzcie, wkładam ogniwo. Biorę na out. I robię start. Teraz to te ogniwo automatycznie samo się ładuje. Gdy się naładuje do pełna, będzie rozładowanie ogniwa. I gdy się rozładuje do, peł do, do końca, pokaże nam godzin, ile tam jest. Tutaj waty godziny, tutaj na dole czas, widzicie, już jest 20 sekund. No i, i na koniec nam pokaże wynik, i, i jaką pojemność ma to ogniwo. Tutaj są takie dwa rezystory. Jak widzicie, one podczas rozładowywania ogniw są właśnie obciążeniem że można go rozładować na pół ampera, albo na cały amper no i one wyglądają tak wcześniej wyglądały, bo jak widzicie teraz jest radiator położony na to bo one strasznie się nagrzewają kombinowałem też z głośnikiem, że położyłem magnes na to, żeby trochę no strasznie jak jak się rozładowało, dotknęło się palcem to aż parzyło, dobra zrobimy tak postawimy kamerkę przed rozładowaniem włączymy jakieś time lapsiki i zobaczymy, ile te ogniwo będzie miało. Mini a parę godzin. Teraz jest rozładowanie ogniwa. Dwie i pół godziny się ładowało. Teraz pewnie będzie się rozładowywało z dwie albo trzy godziny. Spróbuję wam chociaż trochę pokazać w ty, tych Nie wiem, czy do końca to nagram, bo to bardzo długo zajmuje. I końcówkę wam pokażę. To normalnie pół dnia mi zajęło, by nagrać dla was ten odcinek. Jak widzicie, napięcie teraz jest 352 ładuje się, bo się rozładowało. Nasze ogniwo uzyskało 2029 mAh, 7382 godzin, tu są minuty, ile to trwało. 285 minut, <noise> pół dnia dosłownie, pół dnia, także nasze ogniwo ma 2000 mAh. Godzin bardzo ładny wynik, jak na to ogniwo. No, cieplutkie, tu jest wszystko. No, taki właśnie odcinek dla Was nakręciłem. Chciałem powiedzieć, że nikt mnie nie namawiał, bym od, nagrał taki odcinek o takim urządzeniu. Ni, nikt, mnie, nikt nie sponsorował mnie też by to zrobić. Zrobiłem to tylko z własnej inicjatywy. I żaden z moich filmów nie było nigdy opłacone rzeczami, którymi polecam wam, by kupić. To jest tylko moje takie sugestie, które warto mieć. Myślę, że to urządzenie warto mieć. Teraz wiem, że to ogniwo jest spoko. Można uzyskać je w bumboxie. Także żegnam się z Wami, ludziska. Trzymajcie się. Hej!